Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku będą trendy na jesień 2022 i to zarówno w trendy w kolorach, trendy w ubraniach, trendy w butach, torebkach, więc zrobię cały przegląd nowości i tego, co jest modne na jesień 2022 roku, więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę może od kolorów, bo tak naprawdę kolory to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o trendy. Ja się bardzo z tego cieszę, że modne są odcienie, w których bardzo dobrze będzie Paniom w wieku dojrzałym. A mianowicie, wszystkie jasne barwy. To nie jest, że jest jesień, nie kojarzmy sobie jesieni z brązami, z żbeżami, chociaż one też są modne, też są na czasie, ale ubierajmy się tak, żeby wyglądać młodziej. Modne są róże. Róż jest modny od wielu sezonów. Ja z tego się bardzo cieszę, dlatego że lubię ten kolor. Oczywiście, jeżeli chodzi o róże, to różne odcienie są modne. Tu możecie sobie wybrać odcień taki, jaki pasuje Wam. Modne są niebieskości, zielenie, żółcie, beże, karmele, szarości. Jeżeli chodzi o szarość, to w trendach jest teraz taki gołębi odcień, taki bardzo jasny szary, ale też w szarym total looku bardzo dobrze będą się prezentowały szare stalowe spodnie z jasną szarą górą i jakimś fajnym paskiem, więc szarości są modne moim zdaniem we wszystkich odcieniach. Modny jest również fiolet. Jeżeli chodzi o fiolet, to raczej jasne od fiolety, od takich bardzo jasnych poprzez troszeczkę ciemniejsze. Modny będzie również pomarańcz, więc dla tych z Was, które lubicie pomarańczowe ubrania, mam bardzo dobrą nowinę, że ten kolor nadal pozostaje w trendach. Przejdę teraz do mody w ubraniach, bo to chyba najbardziej Was interesuje. Wybrałam takie elementy, które będą dobre dla pań dojrzałych, bo nie wszystkie według mnie trendy, które pojawiły się na jesień i zimę 2022 roku, będą pasowały paniom dojrzałym, więc wybrałam takie, które będą dobre dla nas. Pierwszy trend to trencz. Trencz nie jest pewnie dla Was nowością, dlatego że trencz przechodzi z sezonu na sezon, pojawia się wiosną, pojawia się jesienią, zmienia się tylko jego wygląd. I w tym roku właśnie modny jest trencz w stylu lat 90., mianowicie szerokie ramiona, poduszki, szeroki również jeżeli chodzi o całość, czyli taki oversize'owy trencz, ale może być wiązany w pasie. Pamiętam, że w latach 90. nosiłam tego typu płaszcze i Wy również na pewno tę modę pamiętacie. No ja nie mam zamiaru kupować sobie takiego wielkiego trencza, jakoś tak za bardzo mnie do niego nie ciągnie. Mam jeden trencz beżowy z paskiem, mam zamiar go nosić, więc pamiętajcie o tym, że z trendów należy wybierać to, co akurat dla Was jest dobre. Jeżeli nie lubicie szerokich płaszczy, to wcale nie musicie po nie sięgać, ale jeden trencz warto mieć w swojej szafie. Drugi ciekawy trend to styl sportowy, ale nie chodzi tutaj o takie, wiecie, wyciągnięte dresy, które zakładamy, kiedy jesteśmy w domu, no, może przesadziłam z tym wyciągnięte, ale takie typowe dresy. Chodzi tutaj o wyciągnięcie ze stylu sportowego coś, przemycenie go, ale w takich bardziej, może być casualowych ubraniach. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Na przykład modne są sukienki. Przypuśćmy sukienki dzianinowe czy sukienki bawełniane, ale na przykład w przyserku, bo na przykład chodzi mi tutaj o serek, będą miały taką plisę w paseczki, takie paseczki, które są charakterystyczne dla ubrań sportowych. Spodnie też w miarę takie fajne, eleganckie, ale na przykład z paskiem właśnie też w stylu sportowym. Więc warto wybierać tego typu elementy. Mogą to być też spodnie z lampasami, one też będą modne jak najbardziej, ale też mówię, w takie spodnie, które nie kojarzą się z takim wyciągniętym dresem. One są casualowe, są takie codzienne, ale też delikatnie mówiąc eleganckie. Więc styl sportowy to również styl, który będzie charakterystyczny dla jesieni 2022 roku. Kolejny trend to klasyka, bardzo dobrze skrojone marynarki, dobrze skrojone spódnice, czyli takie garnitury damskie, ale z bardzo dobrych materiałów. I tutaj ważne jest też to, że w tym momencie nie potrzebujemy biżuterii. One będą modne bez żadnych dodatków biżuteryjnych, na pewno nie będą tutaj modne jakieś wielkie łańcuchy do nich, czy duże korale. Można założyć, przemycić jakiś delikatny łańcuszek, ale ważne jest to, żeby to były ubrania bardzo dobrej jakości, które same w sobie się obronią, które nie potrzebują już dodatkowych elementów.
Kolejny fajny trend, który też przechodzi z sezonu na sezon, to skórzane płaszcze i skórzane garnitury. Skóra również jesienią będzie modna. Ja nie mam skórzanego płaszcza, kiedyś miałam. Przymierzam się do kupienia, może kiedyś po taki sięgnę. Mam dwie skórzane kurtki, będę je nosiła, będę do tego dodawała spódnicę skórzaną, którą posiadam, więc można mieć na przykład kurtkę, do tego ładną skórzaną spódnicę w tym samym odcieniu i też to będzie tworzyło taki element właśnie skórzany, element takiego właśnie garnituru. To mogą być skórzane spodnie do na przykład skórzanej marynarki, to może być sukienka skórzana, czyli skóra nadal króluje i nadal jest modna. Modne również są garsonki mini, takie wełniane garsonki mini, znaczy chodzi mi tu o marynarkę też dobrej jakości, ładnie uszytą i do tego mini spódnica. W naszym wieku, jeżeli macie zgrabne nogi, to też możecie założyć krótszą spódnicę, niekoniecznie ona musi być bardzo krótka, może być przed kolana i też będziecie wyglądać elegancko. Jeżeli macie do pokazania nogi, to proszę nie patrzcie na to, ile macie lat, ale dobierzcie długość spódnicy do swojego wieku, bo jednak bardzo krótka spódnica w wieku 50 lat, wydaje mi się, będzie passé. Czekam na grube rajstopy, bo tak naprawdę kiedyś chodziłam w cienkich rajstopach, w 15, 20. Teraz jak już zakładam rajstopy, to na przykład 8 bądź 6, a jesienią, zimą preferuję grube 60, 80, więc czekam na ten czas, kiedy będę mogła założyć czarne, grube rajstopy, do tego krótszą spódnicę, bo latem po takie krótkie spódnice nie sięgam. Wiecie, trzeba to robić z umiarem i mam nadzieję, że ten trend również wykorzystam. Kolejny trend, który bardzo mi się podoba, to wyraziste printy. Widzicie go teraz na mnie. Mam koszulę, bluzkę koszulową w printy, którą u mnie już widziałyście. Bardzo ją lubię. Kolorowa, do tego właśnie kolory, które są modne i te printy, które odmłodzą każdą panią. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli lubicie jasne odcienie, jeżeli macie w swojej szafie bluzki w printy, sukienki w printy, to nie bójcie się ich nosić. Ważne, żeby one były w kolorach, które Wam pasują. Jeżeli chodzi o czerń, to raczej te sukienki i bluzki odłożyła na bok i nie zakładała ich, dlatego że moim zdaniem panie dojrzałe w czerni przy szyi nie wyglądają zbyt dobrze. Modne są płaszcze peleryny, więc jeżeli macie takie w swojej szafie, to też teraz wykorzystacie je w tego nadchodzącej jesieni i zimie, bo płaszcze peleryny są modne i warto może mieć, jeżeli lubicie taką jedną w swojej szafie. Ja akurat nie mam płaszcza peleryny, ale mam sweter jako taką pelerynę. Właśnie prosiłam męża, żeby mi przywiózł z tego wiejskiego domu. Taki sweter z golfem, bez rękawów, w kształcie peleryny, więc ten sweter z golfem zakładam na bluzkę, ale również zdarza mi się założyć na skórzaną marynarkę, kiedy jest chłodniej i będzie on na razie imitował pelerynę, a może kiedyś po pelerynę sięgnę, nie wiadomo. Modna jest krata, ten trend też bardzo mi się podoba, dlatego że mam płaszcz w kratę, który bardzo lubię i będę go nosiła tej jesieni. Właśnie jeżeli chodzi o ubrania, to pamiętajcie, wybierajmy to, co nam pasuje. Ja podaję Wam trendy, ale tak naprawdę to Wy w tym będziecie chodzić i to Wy będziecie wybierać to, co dla Was jest najlepsze. Więc krata też mnie cieszy, dlatego że modna jest krata wszelkiego rodzaju, różne kraty są modne, możecie zakładać to, co macie akurat w szafie, czy to kraciaste spódnice, spodnie, jakieś marynarki, płaszcze, więc krata jest obecna. Może to być krata na przykład na torebkach, też będzie się pięknie prezentować, więc krata też to jest trend, który bardzo mnie ucieszył. Ucieszył mnie też kolejny trend, czyli dzianinowe zestawy. Widziałyście już u mnie dzianinowy zestaw ze spodniami, czyli góra sweter i takie same spodnie. One były modne wiosną i teraz ten trend też przechodzi na jesień i bardzo dobrze, bo jeszcze można to wykorzystać. Więc jeżeli macie takie ubrania, zestawy, to ich nie wyrzucajcie. Mam również spódnicę dzianinową, dopasuję ją do swetra w podobnym odcieniu, bo akurat tę spódnicę mam w innym odcieniu, nie kupowałam jej w zestawie. Kupiłam sobie również spodnie troszeczkę szersze, bo te, które mam, są wąskie, a kupiłam sobie teraz troszeczkę szersze. Nie mam ich przy sobie, bo dopiero do mnie idą, wylicytowałam je na Allegro, więc pokażę Wam pewnie w kolejnym albo innym filmiku. W każdym razie spodnie, zestawy właśnie ze swetrem, z sukienki dzianinowe, swetry ze spodniami, ze spódnicami też będą modne, a to jest naprawdę świetny trend, więc warto go wykorzystać. Modne będą błyszczące materiały, więc jeżeli lubicie błyszczące materiały, to możecie ten trend również wykorzystać. Mogą to być materiały w bluzkach czy w spódnicach. Ważne, żeby ten błysk gdzieś się pojawił, więc jeżeli lubicie błyski, no to też ten trend jest dla Was.
Modny będzie biały total look. Powiedziałam Wam, że czarne ubranie noście, owszem, przy szyi tak, ale mogą to być czarne spodnie, na przykład z białą koszulą, ale też mogą być białe spodnie z białą koszulą i z białymi butami, jeżeli takie posiadacie. Mam fajne białe spodnie, takie właśnie dobre na jesień, takie jeansy, które rzadko zakładałam latem, ponieważ są grube i były trochę zbyt ciepłe. Mam inne letnie, a te będą takie właśnie wiosenno-jesienno-zimowe, więc będę nosiła białe spodnie, białą bluzkę, do tego czarny pasek, czarne buty, no i na przykład jakiś płaszcz bądź kardigan na to, bo jeżeli chodzi o kardigany, to one zawsze będą modne, więc warto takie kardigany mieć w swojej szafie, czy to w szarościach, czy jeżeli chodzi, chcecie w czerni, a do tego na przykład bluzka w jakimś fajnym kolorze, w beżach, więc jeżeli chodzi o taki biały totaluk, to też jestem za. To już są wszystkie trendy w ubraniach, które wybrałam. Teraz powiem Wam pokrótce o butach i torebkach, bo myślę, że to też elegantki zainteresuje. Jeżeli chodzi o buty, to modne będą mokasyny. Mokasyny już od wielu sezonów są modne, więc to nie jest jakaś nowość, ale teraz są modne takie buty ciężkie z podeszwą traktorową na takich platformach bądź na wyższych obcasach z platformą dodatkowo pod palcami i też modne są mokasyny z łańcuchami z przodu, więc jeżeli takie macie, jeżeli kupiłyście sobie na wiosnę, no to one teraz przechodzą na jesień, więc no, jesteście nadal w trendach. Jeżeli chodzi o mokasyny, to nie tylko takie są modne, wszelkiego rodzaju mokasyny. Ja mam tu akurat w kolorze szarym, z czubem, które bardzo lubię, pokazywałam Wam już i pewnie już je u mnie widziałyście. No te są akurat z białą podeszwą, więc wybaczcie mi, że trochę będzie brudna, bo ciężko taką podeszwę doczyścić. Mam jej od kilku sezonów, uwielbiam, noszę, więc nie tylko mokasyny na grubych podeszwach, jeżeli takich nie lubicie, to zwykłe mokasyny również warto mieć w swojej szafie. Obok mokasynów modne są również lordsy, czyli buty takie w stylu trochę dandysa, trochę męskim. No te może nie są takimi typowymi lordsami, może to są takie buty pomiędzy mokasynami a lordsami, ale wiecie, o jakich mowa. I te lordsy mają jeszcze dodatkowo tutaj albo klamerkę, albo łańcuszek. Warto mieć czarne na przykład lordsy, które bardzo dobrze będą Wam służyć przez kilka sezonów, więc lordsy też przechodzą na kolejny sezon. Ale dla mnie też ważnym trendem są baletki. Wiecie, że ja je uwielbiam i często Wam mówię o tym, że mam baletki zarówno na lato, jak i na jesień. Te już u mnie widziałyście w kolorze różowym. Uwielbiam je, super mi się noszą. To jest skóra naturalna. No i one teraz będą modne jesienią. Te są akurat w dziurki, no więc wiecie, już tak długo pewnie w nich nie pochodzę, ale nadal będę je nosić. Mam do tego pasek, torebkę, za chwilę Wam pokażę, bo tak naprawdę mówiłam Wam w poprzednim odcinku o torebce, którą kupiłam na ślub córki, ale za chwilę ją zobaczycie, bo kopertówki też są w trendach. Więc baletki, to mogą być tego typu baletki z okrągłym noskiem, to mogą być baletki w kolorze czarnym, w kolorze brązowym. Jedne baletki warto mieć w swojej szafie. Ja wiem, że one są niezbyt wygodne, jeżeli chodzi o obcas, bo tak naprawdę powinniśmy mieć chociaż troszeczkę tego obcasa, a baletki przeważnie tego obcasa praktycznie nie posiadają, więc może nie dla każdego one są, ale ja je uwielbiam i cieszę się, że nadal są modne. Modne są sneakersy. I to jest dla mnie but kontrowersyjny. Ja za sneakersami nie przepadam. To są takie adidasy z taką cięższą podeszwą, więc sneakersy też przechodzą na kolejny sezon, bo one już były modne, to są buty wygodne. Ale powiem Wam szczerze tak, że czy dla pań dojrzałych bym je polecała, to raczej chyba nie, dlatego żeby nie wyglądały zbyt babcinie, zbyt ciężko na nogach u kobiet dojrzałych. Oczywiście wybór pozostawiam Wam. Ja tutaj radziłabym, jeżeli lubicie buty sportowe bardziej, adidasy ładne, białe na przykład, w takim eleganckim, ale bardziej eleganckim stylu. Może no, trudno nazwać adidasy eleganckim stylem, ale można takie dostać. Więc starajcie się, jeżeli jesteście dojrzałymi kobietami, szukać sportowego obuwia, ale takiego, które nie będzie Was postarzać, a odmładzać. Motocyklowe botki to też kolejny trend, jeżeli chodzi o buty, więc myślę, że ucieszą się panie, które lubią tego typu buty. Jeżeli chodzi o buty motocyklowe, no to te akurat może nie są takie idealne, ale je uwielbiam. To są też buty skórzane, zamszowe, też u mnie już je widziałyście. No wiadomo, butów się nie wymienia co sezon, więc też nie będę Wam pokazywała wszystkich co sezon butów nowych. Jakieś tam nowe buty na pewno przemycę, teraz do mnie jeszcze też z Allegro jedne idą, ale na razie jeszcze nie dotarły, więc pewnie pokażę Wam w innym filmiku. W każdym razie tego typu obuwie, ale motocyklowe buty mają jeszcze klamerkę, więc no one też nie do końca, tak jak powiedziałam, się wpisują, ale są na podobie, więc tego typu botki w różnych odcieniach, czy to kolorowe, czy czarne, białe nawet są modne, więc też takie warto mieć w swojej szafie.
Kolejny trend to szpilki. No szpilki, słuchajcie, to nie jest nic odkrywczego, dlatego że szpilki są modne od wielu lat, od wielu sezonów. Warto mieć jedne w swojej szafie albo dwa kolory, jak uważacie. Ja mam szpilki w swoich zbiorach butowych, tak może kolokwialnie to dziwnie zabrzmiało. W każdym razie mowa tutaj o właśnie tego typu butach. Ja nie mam na tak bardzo wysokich obcasach, no niestety nie chodzę w takich, ale czarne to jest taka klasyka, więc warto je mieć. Mogą być również beżowe. No beżowy też jest bardzo dobrym wyborem, bo też założycie do każdej stylizacji. Ja mam jeszcze szare, ale wszystkich tutaj ze sobą nie przynosiłam. Ale też mam czerwone na kaczuszce, które bardzo lubię, więc na takiej kaczuszce, jeżeli macie, to też wyjmijcie. To też jest szpilka, może nie jest tak wysoka, ale taka dla pań, które nie przepadają za wysokim obcasem, więc szpilki, dziewczyny, to nadal modny trend. A jeżeli nie lubicie szpilek, to można sobie założyć jesienią tego typu obuwie. Są buty na takim klocku, w szpic, bo modny jest również szpic nadal, więc jeżeli nie lubicie szpilek, to przemyćcie takie buty, bo też są eleganckie. No i nie jest powiedziane, że one nie mogą być, bo nie są na szpilce. Torebki to już ostatni element, o którym chcę Wam powiedzieć. No i teraz tak, pierwsze to szopery, duże szopery XXL. Powiem Wam szczerze, że nie mam aż takiej dużej torebki ogromnej, dlatego że wolę teraz minimalizm, wolę torebki mniejsze, ale takie może nie bardzo malutkie, bo modne są już takie malusieńkie od tego typu na przykład, takiej wielkości, więc jeżeli chodzi o takie malusieńkie, to też nie, ale szopery są modne. To może być na przykład tego typu torebka, którą można nosić w rękę, bo takie duże właśnie ala walizki, ala torby podróżne też są modne, więc taka może być, albo taka po prostu torba z uszami na ramię, więc taka jaką macie, duży szoper będzie modny, więc należy się tylko cieszyć. Drugi trend to właśnie miniaturowe torebki, czyli takie bardzo, bardzo malusieńkie. No tego trendu na pewno nie wezmę pod uwagę, dlatego że no jednak portfel, klucze, kluczyki od samochodu, coś się musi zmieścić do takiej torebki, czy jakaś pomadka. Ale to może być na przykład torebeczka tego typu. Modne są łańcuchy też przy torebkach i przy butach, więc jeżeli macie taką torebkę z łańcuszkiem, to jej nie wyrzucajcie. Ja mam tę od kilku sezonów. Ona jest mała, ale nie taka miniaturowa, jak o jakiej mówiłam Wam wcześniej, bo są jeszcze mniejsze, modne. I tę też rzadko noszę, ponieważ w nią się niewiele mieści. W każdym razie czasami nam taka torebeczka się przyda, więc jedną taką mniejszą też warto mieć w swoich zbiorach. Modne są torebki błyszczące i ta torebka, którą Wam teraz pokażę, jest właściwie w trendach ze wszystkim. Już Wam mówię, o co chodzi. Materiał, znaczy z którego jest zrobiona torebka, jest tak troszeczkę błyszczący, więc wpisuje się w trendy. Poza tym co jeszcze? Ma łańcuch, więc również. Poza tym jest listonoszką i to też jest trend, bo listonoszki również cały czas są w modzie, więc warto mieć taką w swojej szafie. I modne są właśnie tego typu torebki właśnie z klapką, takie właśnie listonoszki, więc cieszę się, że ją mam. Powiem szczerze, wiosną jej nie nosiłam, a teraz jesienią po nią sięgnęłam. Przypomniałam sobie, że jest i będę ją nosić. Modne są torebki z futerkiem. No, torebki z futerkiem nie posiadam, więc Wam takie nie pokażę, ale jeżeli lubicie taki trend, lubicie futerka, zresztą modne są buty z futerkiem, torebki z futerkiem. Podejrzewam, że futerka będą modne zimą 2022 i 3, więc jeżeli macie futerkową torebkę, to teraz ją wyciągnijcie i noście. Modne są torebki właśnie z klapką, tak jak powiedziałam, kopertówki. I teraz pokażę Wam tę kopertówkę, o której Wam mówiłam, że miałam ją na ślubie córki. To jest właśnie ta kopertówka, bardzo ładnie się prezentuje, polskiej marki. Do niej jest łańcuszek, ja Wam pokażę, tutaj są takie napy do przypięcia, łańcuszek cienki, ale też z łańcuszkiem Maja chodzi, bardzo ładnie się prezentuje. A druga torebka, którą też kupiłam, jest taka, różowa. Kupiłam ją razem z tą szarą, też tej samej marki, też taki sam cienki pasek i też tutaj do przypięcia napy, więc można ją nosić jako taką kopertówkę w rękę, a można ją nosić przewieszoną przez ramię. Bardzo ładna, bardzo dobrze wykonana, a do niej kupiłam również pasek. No i właśnie do tego, słuchajcie, to jest komplet. Pasek jest skórzany, kupiłam też bardzo tanio na ulicy Marewilskiej. Ja Wam o tej ulicy już kiedyś mówiłam w Warszawie, tam są bardzo ładne rzeczy, ale to trzeba szukać, słuchajcie, żeby kupić coś fajnego w dobrej cenie. W każdym razie komplet rewelacyjny i jesienią na pewno go wykorzystam.
wszystko, moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że film do czegoś się przydał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał film. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, ale też zajrzyjcie na mój Instagram. Też tam pokazuję różne rzeczy. Żegnam się z Wami, moi kochani, do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!